mam prawo złożyć wniosek formalny. Nie ma takiej procedury. Nie ma w regulaminie takiego zapisu. Ale nie ma takiego zapisu. Ja mam ważną sprawę i ona jest formalna. Kowalski składa wnioski nieformalne, pani pozwala. A ja mam, proszę pani, CBA prowadzi nielegalnie, zatrzymuje ludzi w sprawie marszałka Sejmu. Wie pani o tym? No to ja chciałem o tym powiedzieć Sejmowi. A ja nie chcę pani w gabinecie, ja jestem posłem, a nie jestem pani asystentem, żeby pani w gabinetu przychodzi. Ja zapraszam pana jako marszałek Sejmu. A ja chciałbym wniosek formalny złożyć. Chciałbym, żeby pani regulaminu przestrzegała. Ja przestrzegam. Nie przestrzega pani. Ja mam prawo złożyć wniosek formalny. Ale ja proszę pani, to pani. Pani decyduje o wnioskach formalnych, a nie przewodniczący mojego klubu. Ale to pani nie daje głosu, a nie mój przewodniczący, on się zgadza. Nie ma takiego regulaminowego zapisu. Nie ma takiego zapisu. Proszę pani, chcę panią poinformować. Ale nie ma takiego, to są jakieś ustalenia nieformalne, ale mamy... Ale dlaczego mamy z panią nie dyskutować? Mamy pani słuchać tylko? Chcę panią poinformować, że ten człowiek wszedł do 60 mieszkań. Do 60 mieszkań w związku z lotami Kuchcińskiego. Bezprawnie zatrzymali ludzi, którzy z tą sprawą nie mają nic wspólnego. Sąd? Sam zwariowałeś. Tak ty się zwracasz do posła? Jak się zwracasz do posła? Słyszała pani, to jest minister? Do posła. A słyszała pani, daje ja do panie pośle, Nitras, proszę zająć miejsce. Wszedłeś do 60 mieszkań niewinnych ludzi. Tak, ty i twoje służby. W sprawie Kuchcińskiego. Tak, wszedłeś. Zatrzymałeś ludzi, którzy z tą sprawą nie mają nic wspólnego. Łobuzie jeden. Łobuzie. Dobrze. Ja mam prawo złożyć wniosek formalny. Jasne. Rozumie pan to? Tak, ale nie w tej chwili. Bardzo proszę, panie pan, poseł. Co oni robią? Weszli do 60 mieszkań, ale z Jurek Kuchcińskiego. Zatrzymali ludzi. Jak pan nie robi? Zatrzymali ludzi, którzy z tą sprawą nie mają nic wspólnego. Są tylko ja. Kto ludzi wypuścił po 3 dniach? Chyba trzeba prosić panią minister, żeby już zaczęła mówić. Bardzo proszę, pani minister. Ten człowiek to robi. Pani za to odpowiedziała. Zatrzymują ludzi, którzy mają sprawę wspólnego. Chyba wiem, kto ujawnił. Bardzo proszę, będę zmuszony wezwać Straż Marszałkowską, żeby opanować sytuację. Tym sam chce być kreską. Sam chce być kreską. Sam nie jest. Jestem takim samym posłem jak ty. Dokładnie taki. Bardzo proszę o interwencję Straży Marszałkowskiej. Nie kreśl, będzie do sutra. Bardzo proszę, panie minister. Tyle razy mówię, żeby się tobą zajęli, to nie. Pani minister, bardzo proszę.